Cześć, dziś zabieram Was do Francji, gdzie byłem tego lata, w lipcu, w drugiej połowie lipca, 3 tygodnie, i postaram się Wam opowiedzieć o miejscach, w których byłem, co zwiedziłem, co warto zobaczyć, a także odpowiedzieć na pewne pytania, które mogą Was nurtować. Na początek trasa. Nie była to najdłuższa trasa wakacyjna, jaką zrobiliśmy. Będę mówił o liczbie mnogiej, ponieważ oczywiście nie byłem sam, tylko z żoną. Więc w zeszłym roku było to więcej kilometrów, 7 tysięcy, w tym wyszło 5700, tak mniej więcej. Największe odległości to oczywiście dojazd i powrót. Pierwszy odcinek to był ten odcinek z Polski już do Francji, do Reims. To jest takie miasto, gdzie zaplanowaliśmy sobie pierwszy nocleg, tak żeby odpocząć po podróży. I ta odległość to była bodajże 1200 km. Bezpośrednio tutaj ze Śląska, z Gliwic. Mieliśmy okazję jeszcze tego samego wieczora wybrać się na miasto, w zachodzie słońca porobić zdjęcia. Tak samo następnego dnia o poranku wejść do katedry, do słynnej katedry w Reims, gdzie koronowali się wszyscy francuscy królowie od czasu tam, bardzo odległych czasów, bodajże od X wieku, czy nawet wcześniej. Po Reims, po francuskim śniadanku, które pierwszy raz mieliśmy okazję tam spróbować w tym hoteliku, tak zwanym hoteliku, na które składa się kilka croissantów. My dostaliśmy 3 na 2 osoby, nie wiadomo dlaczego akurat 3. Do tego kawa i sok pomarańczowy i to wszystko. No dobra, po Reims, o którym nie ma się co rozwodzić, pojechaliśmy do Paryża. To był taki główny cel pierwszego tygodnia naszej podróży. Tam zalogowaliśmy się w hotelu France, w takiej dzielnicy Villejuif, jakoś tak. Ja tak mówię o hotelach, a pewnie spodziewaliście się, że będę mówił o kempingach. Oczywiście na kempingach spaliśmy po Paryżu. Wszystkie pozostałe noclegi, z wyjątkiem jednego, o którym jeszcze powiem, to były już kempingi. Natomiast w Paryżu nie chcieliśmy dojeżdżać z kempingu, obawiając się tego, że może być jakiś skomplikowany dojazd, na zasadzie, że tu jakiś autobus, tu metro i że trwałoby to zbyt długo. Więc zależało nam na tym, żeby mieć po prostu blisko do stacji metra i mieć taką bazę wypadową. 13-14 stacji, w zależności od tego, gdzie wysiadaliśmy w centrum, trzeba było dojechać metrem. Zakup biletów bez problemu, kupuje się w automacie lub można w kasie. Paryż to jest jednak gigantyczne miasto, bardzo ruchliwe, wielokulturowe. To co się rzuca w oczy, to jest ta wielokulturowość, która człowieka z Polski, nieprzyzwyczajonego do takiej różnorodności etnicznej, narodowościowej, rasowej, jest takim szokiem. Nie mówię, że negatywnym, ale po prostu patrzycie, a tu ciężko czasem zobaczyć takiego rodowitego białego Francuza, po prostu wszystkie kolory ras, jakie występują na planecie Ziemia. W ogóle pierwszy kontakt z Paryżem był taki, że przejeżdżaliśmy przez przedmieścia, żeby dotrzeć do tej dzielnicy, gdzie znajdował się nasz hotel. I to była niedziela i ten przejazd przypominał po prostu przedzieranie się przez jakieś miasto w Indiach albo gdzieś na wschodzie podczas jakiegoś targu arabskiego. Wszędzie porozstawiane jakieś stragany, samochody zaparkowane na środku drogi, mnóstwo kręcących się ludzi, byli to Arabowie czy Afrykańczycy. I przebijanie się przez ten tłum przez, 2 godziny, nie pamiętam dokładnie, ale było to dosyć długo. Ale potem już, kiedy poruszaliśmy się metrem, potem na piechotę po centrum, to jest okej, to pasuje do Paryża. I to nie jest tak, że ci kolorowi, wiem, że to jest takie niepoprawne politycznie słowo, więc ci Afrykańczycy, czarni, Hindusi, Pakistańczycy, Arabowie i tak dalej, Azjaci, że oni występują tylko w jakichś rolach takich pariasów. Nie, bo po prostu było mnóstwo
czarnych dżentelmenów w mecze, którzy byli pod krawatami, w garniturach. Widać, że pracują w jakichś korporacjach, biurach. Więc to jest taka pierwsza rzecz, która mi się osobiście rzuciła w oczy i mi się podobała, bo ja w metrze nie miałem jakiegoś poczucia niepokoju, że tam jestem otoczony przez czarnoskórych, prawda? Zabytki, wiadomo, Paryż jest miastem hiper takim bogatym, takim ekstremalnie przesadzonym. Tam te wszystkie budowle, jeżeli jest jakaś budowla typu pałac albo jakiś urząd, to jest przegięte. Gigantyczne budowle, pełno złoceń, jakichś wielkich rzeźb złotych, które sterczą gdzieś tam na dachu i nie że jedna, tylko w każdym rogu tego budynku jest mnóstwo jakichś rzeźb złoconych. Jeżeli most, to też obwieszony jakimiś złoceniami. No wszystko to jest i wszystko jest wyczyszczone, białe, także to robi ogromne wrażenie. Skala tego miasta, te szerokie ulice, oczywiście strasznie zatłoczone, bo Francuzi nie uznają czegoś tak jak zamykanie ulic dla ruchu miejskiego i nawet tam na tym Montmartre czy Montparnasse, gdzie no to są takie dzielnice, gdzie przede wszystkim się je, gdzie się chodzi, spaceruje, to tam też jest mnóstwo samochodów, one stoją, jeżdżą, także no można dostać fioła od tego wszystkiego. No ale z drugiej strony no to jest taki urok wielkomiejskości. Dużo się pojawia samochodów elektrycznych, ewidentnie mają tam jakiś system wypożyczalni takich miejskich samochodów ładowanych z takich ładowarek. Tu na zdjęciach zobaczycie mniej więcej jak to wygląda. Te samochodziki są ohydne, poobijane, oddrapane z lakieru. No mają darmowy pewnie parking w centrum miasta i na pewno są jakieś tam korzyści z tym związane. Do tego też widziałem parę razy trochę ładniejsze samochody ładujące się z tych ładowarek. No jeśli chodzi o zwiedzanie, no to my zaliczyliśmy te takie najważniejsze dla nas atrakcje. Oczywiście Bazylika Sacré-Cœur, która leży na takim wzgórzu, skąd jest bardzo fajny widok na Paryż. Oczywiście byliśmy w Louvre, który jest po prostu gigantyczny i tam można spędzić cały dzień. I rzeczywiście, jeżeli ktoś szuka doznań w dziełach sztuki z różnych epok, tam to wszystko jest. Oczywiście Mona Lisa, która jest, przeżywa oblężenie totalne. Podejść do tego obrazu to jest praktycznie, no, graniczy z cudem. Sami zresztą zobaczycie, jakie tam są tłumy. Jest to dosyć komiczne zresztą, bo tam jest więcej ludzi, którzy wystawiają te smartfony, żeby po prostu zrobić zdjęcie temu obrazowi, niż ludzi, którzy autentycznie chcą podejść, obejrzeć ten obraz z bliska. Oczywiście do tych wszystkich najważniejszych atrakcji są gigantyczne kolejki. No do Luwru staliśmy 2,5 godziny. Co tu więcej mówić? No i ten Paryż zajął nam 4 dni. Po Paryżu pojechaliśmy już w stronę Bretanii. Na początek to była Normandia. Przejechaliśmy przez most normandzki ze względu na tą jego efektowność, którą chciałem sobie bezpośrednio sam zobaczyć, jak się po tym moście przejeżdża. To jest most wantowy o długości ponad 2 km, łączący Havre z taką mieścinką Honfleur. Przejazd kosztuje 5,5 euro. Honfleur to jest taka mieścinka, która, no, w której nie ma zbyt wiele do roboty, ale wychodzą tam ładne zdjęcia, więc kilka teraz zobaczycie. Taka portowa miejscówka, gdzie warto się na godzinę, dwie zatrzymać. Po Honfleur pojechaliśmy do miejscowości Baye. Przepraszam za moją francuszczyznę. Jedyną atrakcją, która jest w tym Baye, oprócz katedry, bo katedra znajduje się praktycznie w każdej zaznaczonej na mapie miejscowości, która ma prawa miejskie, no to jest tam coś takiego, co nazywa się tkaniną z Baye. I jest to ręcznie tkana, taka długa materia pochodząca z X wieku, więc jest to zabytek klasy, no, światowej, wpisany na listę dziedzictwa UNESCO i tak dalej, niezwykle cenny, przedstawiający w postaci takiego, powiedzmy, można to określić mianem komiksu średniowiecznego,
Dzieje Wilhelma Zdobywcy podbijającego Anglię. Stamtąd pojechaliśmy już do Bretanii, do Mont Saint-Michel. To jest też taki zabytek, często, bardzo często po Paryżu, bodajże chyba jest to najczęściej odwiedzana miejscowość we Francji. Góra Świętego Michała, bardzo efektowne miasteczko, takie maleńkie miasteczko położone na skalę, nad którym góruje opactwo. Co mam powiedzieć? No warto tam pojechać, po prostu. Do góry prowadzi teraz most, już morze nie zalewa tego przejścia. Kiedyś to miejsce słynęło z tego, że tam można było wjechać samochodem i w internecie znajdziecie jeszcze zdjęcia i filmiki, które pokazują zalane auta albo samochody, które próbują uciec tam, bo tam ten przypływ następował bardzo szybko i ludzie często byli zaskakiwani i tam było wiele zatonięć albo właśnie zatopień tych aut. No a samo miasteczko oczywiście średniowieczne, wąska, jedna taka ulica, gdzie znajdują się jakieś sklepiki z pamiątkami, knajpy, hotele. No i to opactwo, które nad tym wszystkim góruje, z wielką złotą figurą świętego Michała, archanioła Michała. To opactwo warto zwiedzić. Nam się trafiło takie wieczorne zwiedzanie, w sumie, bo przyjechaliśmy tam już tak po południu, pod wieczór. Nie spodziewaliśmy się, że uda nam się to opactwo zwiedzić, a okazało się, że jest właśnie takie wieczorne zwiedzanie od godziny 9. Bardzo fajne, ponieważ wieczorem tam są różnego rodzaju takie iluminacje. Mont Saint-Michel wybraliśmy się już na wybrzeże różowego granitu. Wybrzeże jest bardzo skaliste. No i ten granit, tak, bo te skały to są skały granitowe, mają taki odcień różowy, różowawy, pomarańczowy lekko. No to sprawia, że przy dobrym świetle, a z tym dobrym światłem są niestety problemy, tak jak z całą pogodą w Bretanii. No ale jeżeli jest słońce, a już zachód słońca to w ogóle, no to wygląda to bardzo efektownie. Byliśmy kilka dni w Bretanii, gdzie niestety pogoda była taka, że rano było mgliście, mokro, wilgotno, ponuro. I to rano trwało gdzieś tak do południa, do pierwszej, i dopiero wtedy wychodziło słońce, świeciło ostro, także można było się spalić. Przez kilka godzin była taka ładna pogoda. Jeżeli się zrobiło zdjęcia, no to brawo. Jeżeli nie, no to trudno, bo wieczorem znowu przychodziły chmury, robiło się ponuro. No i tak to właśnie wyglądało. Tam spędziliśmy kilka dni na takim kempingu Plumanac, tak się to chyba wymawia. Brytanie generalnie mają swój język, dosyć dziwny. Z tamtego wybrzeża północnego przenieśliśmy się na wybrzeże południowe, gdzie byliśmy w Karnak. Karnak słynie z tego, że są tam te głazy, zwane menhiry, ustawione w rzędach. One miały oczywiście charakter sakralny, a jakiś taki mistyczny. No jest dużo teorii, niektórzy mówią, że to był no nie tylko kult bogów słońca, czy jakichś tam innych, ale też kosmitów. No różne są teorie na temat, mniej lub bardziej odjechane. Oficjalnie to były kamienie nagrobne, mające uczcić jakichś wielkich wojowników, tego typu klimaty. Tam byliśmy dosyć krótko, przenieśliśmy się potem do Vennes. Nie mam pojęcia, jak się na tą nazwę tego miasta wymawia. Tam był fatalny kemping, źle go wspominam. Bardzo zatłoczony, było bardzo ciepło. No i generalnie szybko się stamtąd zwinęliśmy. Samo miasto jest ładne, ale większość miast we Francji jest ładnych, szczerze mówiąc. Żeby się za bardzo nie rozwodzić, stamtąd przenieśliśmy się nad Loarę, żeby zobaczyć kilka zamków nad Loarą. Przejechaliśmy przez, znowu mam problem z wymową, pisze się Angers, wymawia się, nie wiem, Angers, jakoś tak. Tam jest bardzo taka fajna twierdza, zamek, dosyć nietypowym kształcie, której znajduje się znowu coś, co po francusku nazywa się tapisserie.
My to nazywaliśmy żartem tapicerią, ale to jest znowu taka tkanina, w tym przypadku arras, wystawiony w takiej, kurczę, można powiedzieć, krypcie, gdzie jest stała, niska temperatura. No, jest to bardzo mocno chronione. Zabytek również bardzo cenny z XIV wieku, przedstawiający sceny z Apokalipsy Świętego Jana, więc dla mnie osobiście było to dużo ciekawsze niż ten komiks z Bayeux. No po tym mieście, gdzie chyba chodziliśmy, ale nie było sensu tam zostawać na noc, pojechaliśmy do Chanoncy, w której znajduje się tak zwany zamek na moście albo zamek na wodzie. Bardzo efektownie to wygląda, ponieważ rzeczywiście zamek znajduje się na moście, na rzece Le Cher. To nie jest Loara, to jest gdzieś tam niedaleko Loary. No i sam zamek, no jak to zamek, jak kolejne zamki, które też widzieliśmy już nad Loarą, no bardzo fajnie wnętrza urządzone. Tam wszystko, no można powiedzieć, ocalało, nie zostało zniszczone w trakcie wojny, nie zostało wywiezione, rozszabrowane, więc te zamki na pewno też warto zwiedzać, jeżeli lubicie oglądać, nie wiem, stare meble, stare wyposażenie wnętrz, obrazy i tak dalej, jak to wszystko w dawnych czasach wyglądało. Chanoncy nocowaliśmy i tam jest bardzo fajny kemping. Tam są dwa kempingi położone na obu brzegach Le Cher. Jeżeli się stanie na moście i popatrzy w stronę tych kempingów, to ten po lewej jest spokojny, mały i tani, bo kosztuje tylko 15 euro, a w cenie jest wszystko łącznie z elektryką. I ten polecam. Natomiast po prawej stronie jest gwarny, duży, drogi, 25 euro za noc, więc to jest jakby wasz wybór. My oczywiście byliśmy jeszcze zobaczyć sobie inne zamki, między innymi zamek Chambord. Jeżeli się wymawia to poprawnie po francusku, o ile się nie mylę, to brzmi to słabo. Bardzo duży, bardzo efektowny zamek, który podobno projektował, lub przynajmniej te schody takie zawijające się, centralna klatka schodowa tego zamku została podobno zaprojektowana przez Leonardo da Vinci. Z nad Loary dłuższy skok, przejechaliśmy przez środek Francji, można powiedzieć, do takiej znowu znanej miejscowości Rocamadour. To jest miejscowość, takie miasteczko położone w górach, w Mid-Pirenejach, czy tam Pirenejach Środkowych, słynące z tego, że jest przyklejone do skały. Bardzo efektownie to wygląda i z daleka, i wtedy, kiedy się tam jest. Oczywiście nad miasteczkiem góruje klasztor, zamek. Tam jest też jedna uliczka, po której się ludzie snują, kupują pamiątki, jakieś słodycze, jedzenie. No i Rocamadour potraktowaliśmy też jako bazę wypadową, żeby zobaczyć tam okoliczne miasteczka. Wybraliśmy się też do takiej słynnej jaskini Peshmerga. Oczywiście widzicie nazwę na ekranie. I z czego słynie ta jaskinia? No słynie z tego, że w latach 20. XX wieku odkryto tam prehistoryczne malunki, w tym te słynne malunki zwierząt, ale też postaci ludzkich i takie znane, wiecie, odbicia rąk, tak? Pochodzące sprzed 14 tysięcy lat przed naszą erą, nawet może 20 tysięcy. Także no, najstarsze dzieła sztuki w dziejach ludzkości, można powiedzieć. I kłopot w tym, że w tej jaskini nie można robić zdjęć, nie można filmować, więc nie mogę wam pokazać własnych zdjęć. Kilka tutaj pokażę wam zdjęć, które znalazłem na stronie tego zabytku. No i tutaj jest taka niedogodność, że bilety można kupić tylko przez internet na stronie tej instytucji czy opiekującej się jaskinią. No i druga niedogodność jest taka, że trzeba się zapisać na konkretną godzinę.
ponieważ do jaskini jest puszczanych tylko 700 osób dziennie, maksymalnie. Okej, potem przenieśliśmy się do takiego miasta, które nazywa się tak. Ja nie podejmuję się kompletnie wymówić tej nazwy, mam z nią straszny problem. No tam mieliśmy również kemping, spędziliśmy tam dwie noce. Co wyróżnia tę miejscowość, to jest to, że znajduje się, tak jak wiele tych miejscowości w tym regionie, znajduje się na szlaku Świętego Jakuba. Górują nad nim takie dwie skały. Na jednej wznosi się taka słynna romańska świątynia, która jest też wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wchodzi się tam po takich schodach na szczyt tej stromej góry. No, w środku jest bardzo takie surowe, ponure, mroczne to wnętrze. No, a z samej góry jest widok na miasteczko oraz na drugą górę, na której wznosi się posąg z różowego granitu Matki Boskiej. No i sama też miejscowość jest bardzo w stylu takim górskim, czyli kamienne domki, wąskie uliczki. No można się tam godzinami włóczyć i odwiedzać te wszystkie miejscówki. Również katedra na takim wzniesieniu, gdzie trzeba się wspiąć po stromych schodach. No tam jeszcze w okolicy trochę krążyliśmy, już nie chcę opowiadać o tych wszystkich miasteczkach, bo one są bardzo do siebie podobne. Wyjechaliśmy z gór, pojechaliśmy do Lyonu, bo żona chciała koniecznie zobaczyć Lyon, chociaż ja się strasznie wzbraniałem ze względu na te korki, które są słynne. Lyon jest jednym z bardziej zakorkowanych miast we Francji. Już mieliśmy przyjemność przejeżdżać autostradą przez Lyon, jadąc do Hiszpanii. No i oczywiście tak się dokładnie stało. Wjazd do Lyonu trwał, nie wiem, 2 godziny przed samym Lyonem, gdzieś tam w korku staliśmy. To było jedyne miejsce już po Paryżu, kiedy udało nam się zabukować hotel w samym Lyonie. Po prostu kempingi były zbyt daleko, ja się obawiałem, że dojazd do centrum z tych kempingów, z jednego z tych kempingów będzie po prostu zbyt męczący. Udało mi się na Bookingu znaleźć taki apartament, jakieś 2-2,5 kilometra od centrum Lyonu, więc tam mogliśmy zostawić samochód. I co ważne, na drugi dzień zjeść normalne kontynentalne śniadanie, a nie jakiś croissant i kawa. Tam Lyon bardzo ładny, żywy, starówka średniowieczna, do tego późniejsze miasto, takie już XVIII-XIX wiek z takimi wielkimi kamienicami w stylu paryskim. No, można tam oczywiście spędzić kilka dni. My tak naprawdę byliśmy tam na szybko, po prostu żeby się tam trochę posnuć tymi uliczkami, potem przespać i następnego dnia jechaliśmy już na północ w stronę Strasburga. Po drodze byliśmy w miasteczku Kolmar, to jest również dosyć znane turystyczne miasteczko, bardzo w takim stylu bajkowym, domki z piernika, taki styl bardziej niemiecki. Jest ładna pogoda, to jest bardzo urokliwie. Tam przepływa rzeka, są mostki urocze, to wszystko, te domki stojące bezpośrednio nad kanałem czy nad rzeką, no to wszystko oczywiście bardzo ładnie wygląda. W pobliżu jest też taka malutkie miasteczko, czy też wioska Rigvir, które też jest takie bardzo bajkowe w samym centrum, gdzie są oczywiście tłumy turystów, bo tam podjeżdżają wycieczki na godzinę, dwie, żeby po prostu zaliczyć to miasteczko, obfotografować z każdej strony i jadą dalej. W samym centrum jest na przykład taki sklepik, w którym przez cały rok sprzedają ozdoby choinkowe, bożonarodzeniowe, co jest dosyć absurdalne, kiedy się tam jest w lipcu. Stamtąd już pojechaliśmy do Strasburga przez Miluzę. W Miluzie zaliczyliśmy Muzeum Samochodów. No, taki kaprys. Chciałem zobaczyć te zbiory. Tam jest 500 eksponatów samochodów od takich najstarszych czasów, początków motoryzacji, aż po, powiedzmy, tam współczesne. Jest bardzo duża kolekcja samochodów włoskich. Ten właściciel kochał sobie markę Bugatti,
ale też Ferrari, różne takie bardzo ekskluzywne marki, Mercedes, Mercedes-Benz, jakieś marki, które już dzisiaj nie istnieją, także kolekcje marek francuskich, niektóre bardzo ciekawe modele z lat 50., 60., o bardzo dziwnych kształtach, które naprawdę warto, przy których warto się zatrzymać na dłużej. Po Miluzie pojechaliśmy do Strasburga, tam nocowaliśmy. Jak się okazało, po drugiej stronie Renu, i to już były Niemcy, tam znaleźliśmy kemping. Natomiast Strasburg, zwiedzanie centrum, to jest tak naprawdę na kilka godzin, nawet położone nad rzeką, gdzie oczywiście mamy mostki, które się składają. Mamy też gigantyczną katedrę, utrzymaną w nieco innym stylu niż te gotyckie katedry, które znajdują się w takich miastach jak Rouen. Ale no, ta katedra w Strasburgu robi niesamowite wrażenie. Te wszystkie detale, ta koronkowa robota, no, trzeba to zobaczyć na własne oczy, na żywo. Po mieście się trochę posnuliśmy. No i potem na kemping właśnie po stronie już niemieckiej. Końcówka naszej podróży upłynęła nam niestety w pogodzie w takiej w kratkę deszczowej. Namiot w Kolmarze zbieraliśmy mokry. Mieliśmy nadzieję, że go wysuszymy właśnie w tym Strasburgu. No niestety w nocy również padało, więc też trzeba było zwinąć ten namiot mokry. I ze Strasburga jechaliśmy już do Polski. I tu już odległość była trochę mniejsza, jakieś 1000 km, więc również przed godziną 20 byliśmy już w Polsce w domu. No i tak by się to z grubsza przedstawiało. Już wiem, że przekroczyłem wszelkie normy czasu na tą pogawędkę. Mam nadzieję, że ci, którzy wytrwali, usłyszeli to, co chcieli usłyszeć i zobaczyli w przebitkach takie zdjęcia, które zachęcą ich do wyprawy. Ja polecam, chociaż może niekoniecznie w lipcu, bo okazało się, że pogoda była największym mankamentem tej wyprawy. Mi się podobało, no chociaż, tak jak mówię, gdyby była pogoda lepsza, na pewno też mielibyśmy z żoną lepsze odczucia. Jeśli chodzi o zabytki, no to jest mnóstwo do oglądania. Jeśli chodzi o turystów, to jest ich mnóstwo. To nie jest prawda, że po zamachach tam się przeludniło i nikt nie zwiedza Francji. To jest bzdura kompletna. Są tłumy ludzi, są Azjaci, także jest to normalny zachodnioeuropejski kraj. Także musicie się nastawić, że to nie będzie tak, że teraz jest mniej turystów, mniej zapłacicie i że tak powiem, odbębnicie Francję po jakichś niskich kosztach. Niestety nie, tak nie jest. Dziękuję za uwagę, już nie przedłużam. Zapraszam do kolejnego filmu. Trzymajcie się, cześć!